Cześć, witajcie. Ja właśnie wróciłem z pracy, przygotowuję sobie kolację z racji tego, że zostały mi wczoraj 3 placki. Spróbuję dzisiaj na życzenie kilku z Was nagrać metodę Slap and Fold. Jest to metoda, która służy do rozciągania placka metodą uderzenia i zawijania na rękę. Jest ona o tyle fajna, że pozwala pozbyć się nadmiaru mąki przyklejonej do pizzy. Zobaczymy, jak wyjdzie nagranie, dlatego że nie jest to łatwo zrobić w zwolnionym tempie, ale spróbuję wytłumaczyć to najlepiej, jak będę potrafił. Do tego zadania wykorzystam placki do ciasta wyciągnięte bezpośrednio z lodówki, dlatego że jest je o wiele trudniej rozciągnąć. Gdybym użył placków w temperaturze pokojowej, to domyślam się, że po 2-3 uderzeniach placki byłyby po prostu rozciągnięte do rozmiaru 33 cm i nie byłoby tak naprawdę co pokazywać. Placek w mąkę. I teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, obrót, to jest góra pizzy. Raz, dwa, trzy, cztery, obrót. Raz, dwa, trzy, cztery, obrót. I raz, dwa, trzy, cztery, obrót. W momencie, kiedy dłonie mieszczą nam się wewnątrz placka, jesteśmy gotowi do przejścia do metody Slap and Fold. Na czym ona polega? Zabijam ją sobie na rękę. I teraz tak, placek uderza o blat, ale pizza podczas spadania opiera się na opuszkach palców. Czyli tak, opiera się, prawa dłoń przytrzymuje dysk przytrzymuje placek, lewa rozciąga. I teraz jest ćwierć obrotu, dłoń, która rozciąga, idzie na przedramię, wraca na swoją pozycję i znowu bok pizzy opada na dłoń. Rozciągnięcie i przeciąga brzeg pizzy na przedramię. Znowu dłoń na swoją pozycję. Rozciągamy i zawijamy na przedramię. Dłoń na swoją pozycję i rozciągamy na przedramię. W szybszym tempie wygląda to mniej więcej tak. I mamy pizzę rozciągniętą. Placek ląduje w mące. I tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Obrót. Raz, dwa, trzy, cztery. Obrót. Raz, dwa, trzy, cztery. Rozciągnięcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz jest pizza w odpowiedniej pozycji. W momencie, kiedy dłonie zaczynają nam się mieścić wewnątrz placka, możemy troszeczkę rozciągnąć w ten sposób i przechodzimy do metody Slap and Fold. Czyli tak, dłoń na środek, lewa zawija na dłoń. Odsuniemy sobie mąkę. I teraz tak, pizza w momencie uderzenia ląduje na opuszkach palców. Czyli nie uderza brzegiem o blat, tylko ląduje na opuszkach palców. Wszystko później, jak się zsynchronizuje, to wygląda to bardzo ładnie. Ląduje tutaj, prawa dłoń opiera się na dysku, na placku i rozciągamy. Teraz tak, lewa dłoń, ta, która trzyma brzeg pizzy, ląduje tu na przedramieniu. I w ten oto sposób mamy pizzę obróconą o ćwierć obrotu. Placek obrócony o ćwierć obrotu. Dłoń wraca na swoją pozycję i znowu brzeg ląduje na palcach. Prawa dłoń na pizzy. Rozciągamy i ten sam ruch. Lewa dłoń na ramię prawej. Lewa wraca na swoją pozycję i znowu rozciągamy na przedramię. Rozciągamy na przedramię. Rozciągamy na przedramię. Rozciągamy na przedramię i tak coraz szybciej. W międzyczasie usuwamy całą mąkę, która spadła z dysku i mamy idealny okrąg.